Dziewczyna pochylała się nade mną. Jej włosy delikatnie muskały moją twarz. Kobieta wpatrywała się we mnie w milczeniu. Po raz pierwszy ujrzałem słońce w tym przeklętym miejscu. Oczy dziewczyny zdawały się pochłaniać je całkowicie, pozostając upiornie czarne. Mimo wszystko nie czułem lęku. Leżałem na łóżku, wpatrując się w kobietę, bez żadnego negatywnego uczucia. Przypominało mi to wizytę u psychologa, gdzie pacjenci są nad wyraz spokojni. Chwila rozciągała się, zajmując kolejne minuty. Natomiast mi taki stan w ogóle nie przeszkadzał. Mógłbym tak trwać aż po wieki. Mimo wszystko moja ciekawość wzięła górę i szybkim ruchem usiadłem na skraju łóżka. Spojrzałem na dziewczynę, a ta, wciąż uśmiechając się pogodnie, wstała, postawiła kilka kroków i zajęła miejsce obok mnie. Wydaje się nastawiona pokojowo. Sam myślę, że nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. W końcu nadarzyła się okazja do rozmowy. Miałem tak dużo pytań. Moje myśli kłębiły się, a ja nie byłem w stanie zdecydować, o co zapytać w pierwszej kolejności. Czy to sen? Zapytałem niepewnie po kilku minutach. Spojrzałem na nią i ujrzałem wzrok, który jasno przekazywał, że dziewczyna nie zrozumiała pytania. Czy ja śnię? To nie jest prawdziwe, prawda? Powtórzyłem swoje pytanie. Tak, to jest sen. Przecież wczoraj zasnąłeś obok Konrada. Odpowiedziała. Spuściłem głowę. Zupełnie nie o to zapytałam. Miałem nadzieję, że kobieta rozwieje moje wątpliwości wobec całego świata, który przyszło mi ujrzeć po drugiej stronie lustra. Mimo wszystko, jeżeli jest to sen, to nie mam czego oczekiwać. Nie dowiem się tutaj, jak się wydostać z tego miejsca. Nie dowiem się nic o tym świecie. Nie dowiesz się nic, jeżeli nie zadajesz pytań, powiedziała delikatnie chichocząc. Zaskoczony przez chwilę wpatrywałem się w nią. Jej pogodna twarz nie zdradzała żadnych emocji. Jej szczupłe ręce spoczywały na udach, a wiatr delikatnie kołysał kosmykami jej włosów. Cała ta sceneria wydawała się taka nierealna, zupełnie odbiegająca od tego, z czym miałem do czynienia przez ostatnie dni. Jak się stąd wydostać? Jak mogę wrócić? Zapytałem z wielką nadzieją, że dziewczyna będzie w stanie mi pomóc. Kobieta spoglądała przed siebie. Jestem pewien, że nad czymś rozmyślała. Jej twarz sugerowała, że zastanawia się nad tym, jak dużo chce mi powiedzieć. Koniec końców jej usta poruszyły się. Nie martw się, wrócisz, odpowiedziała na powrót, zakładając na twarz swój uśmiech. Pod wpływem impulsu chciałem dopytać, w jaki sposób, jednak zrozumiałem, że nie ma to większego sensu. Dziewczyna najwyraźniej nie była zbyt chętna na rozmowę na ten temat. Zamiast tego postanowiłem, że dopytam ją o rzeczy, które napotkałem na swojej drodze wcześniej. Ludzie na drzewie. O co chodzi z tym wszystkim? Zapytałem, przypominając sobie nieprzyjemny widok nieboszczyków wiszących na linach. Kobieta nieco się wyprostowała, a jej uśmiech zdawał się powiększać. Oni się poddali. Żyli w nieustannym strachu przed następnym dniem. Są to osoby, które nie wróciły, odpowiedziała, wpatrując się we mnie. Jej wzrok zapewne wypatrywał jakiejś reakcji. Najprawdopodobniej zawiodłam ją, ponieważ na mojej twarzy nie pojawił się strach ani zaskoczenia. Cały czas rozmyślałem nad jej słowami. Następnie zacząłem zastanawiać się, czy ja też przegrałam. Czy gdy się obudzę, moje ciało stanie się jednym z wielu zwisających z wielkiego drzewa na polanie? Co będzie dalej? Zapytałam. Sen był tak realistyczny. Czułem, że jest czymś więcej niż tylko senną wizją. Dziewczyna nie odpowiedziała od razu. Jej wzrok był nieobecny. Coś ją zastanawiało. Czegoś nie była pewna.
Nagle jej usta rozwarły się. Do widzenia. Odpowiedziała ni z tego, ni z owego. Słowa te wypowiedziała z żalem. Nagle podniosła się i stawiając kroki po zielonej trawie, zaczęła się oddalać. Jej ruchy były tak delikatne, że zdawała się unosić nad ziemią. Chciałem pójść w jej ślady, jednak moje ciało stało się ociężałe. Moje dłonie zdawały się dźwigać ciężkie hantle. Spojrzałem w górę na błękitne niebo. Światło słoneczne było niesamowicie jaskrawe. Jego blask zdawał się przybierać na sile z każdą sekundą. Po chwili oślepiło mnie całkowicie. Jego biel otuliła mnie szczelnie. Później było ciemno. Znów leżałem na łóżku. Przypomniałem sobie, że Konrad miał mnie obudzić. Facet nie spał całą noc, więc musi być wykończony. Otworzyłem oczy i ujrzałem go. Facet w białym kitlu ze stertą papierów w dłoni. Ostrożnie, byłeś nieprzytomny przez ponad 2 godziny. Powiedział, nie odrywając wzroku od papierów. Mój wzrok skakał po białych ścianach i obcych twarzach. Jak się czujesz? Zapytał. Nim zdążyłem odpowiedzieć, na salę wbiegła moja matka. Kobieta ze łzami w oczach prawie że wskoczyła na szpitalne łóżko. Jej szlochów i jednocześnie radości nie było końca. Co się stało? Zapytałem. Mój głos ledwo przebijał się przez szlochanie matki. Twoje serce nagle się zatrzymało. Odpowiedział facet w białym kitlu. Gdy zrozumiałem, że znów jestem u siebie, łzy napłynęły mi do oczu. Znów jestem obok matki. Znów będę chodzić do szkoły. Znowu zobaczę przyjaciół. Po tak długim czasie świat realny wydaje się być tak niesamowity, że ciężko jest mi w to wszystko uwierzyć. Nagle na sali znikąd zrobił się szum. Kilku lekarzy podbiegło do jednego z łóżek. Rozmawiali, sprawdzali maszyny i wydawali polecenia. Po krótkiej chwili lekarze przenieśli pacjenta na łóżko z kółkami i zniknęli za drzwiami. Widziałem go krócej niż sekundę, jednak miałem pewność. To był Konrad. Widziałem zapłakaną twarz jego córki. Widziałem, jak lekarze próbowali go reanimować. Konrad przegrał. Konrad już nie wróci. Czy to moja wina? Czy bardzo się zdziwił, gdy zobaczył, że mnie nie ma? Gdybym tam był, na pewno by przeżył. Tak czy inaczej, jest mi go żal. Jednak cieszę się, że nie podzieliłem jego losu. Coś się stało? Zapytała moja matka. Jeszcze przez krótką chwilę wpatrywałem się w drzwi. Nic, zupełnie nic. Odpowiedziałem po chwili. Przez kilkadziesiąt minut spędzonych na rozmowie z matką dowiedziałem się, że upadając rozbiłem lustro znajdujące się w moim pokoju. Zaraz potem zauważyłem, że mam kilka szwów założonych na lewym przedramieniu. Pozwoliłem sobie poświęcić chwilę na przyjrzenie się poszczególnym pacjentom. Pod ścianą naprzeciwko mnie leżała starsza kobieta. Staruszkę otaczali jej bliscy, którzy przyszli w odwiedziny. Jeden z nich zwrócił moją uwagę. Kobieta stała do mnie tyłem. Jej czarne włosy zdawały się pochłaniać każdą cząstkę światła wpadającego przez okno. Widziałem zaledwie delikatny kontur jej twarzy. Jednak wiem, że dziewczyna uśmiechała się pogodnie. Autor opowiadania Brutal Drop czytał Kwadrates. Patroni odcinka to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Bartosz Chwalisz, Brutal Drop, Jojo Moto, Arkadiusz Waszkiewicz, Wojti 262, Inspektor Magda M, Sebastian Król, Anna Rachuba, Michał Paszkiewicz, Gregory Kos, Lucky Guzi, Jan Bartol oraz Roxana Dąbrowska. Do usłyszenia.